Hejka, witam wszystkich na kanale Kreatywnie i Twórczo. Dzisiaj pokażę Wam, jak wykonać taką spinkę z perełkami samemu w domu z rzeczy, które mam nadzieję, że każdy z Was ma w domu. Te spinki są teraz dosyć popularne, no i też drogie, dlatego taka domowa wersja pozwoli nam zaoszczędzić trochę pieniędzy. Pierwszą rzecz, którą będziemy potrzebować, to po prostu podstawowa, basicowa spinka. Ja mam ją tutaj właśnie taką metalową i taką Wam najbardziej polecam. Tylko musicie pamiętać, że musi być ona troszkę większa niż takie klasyczne spinki do włosów, bo takie są też te spinki z perełkami. I jako drugą rzecz, bo będziemy potrzebować tylko dwóch rzeczy, przygotowałam sobie arkusz perełek lub jetów. Właśnie na takim już kleju. Te perełki powinny być dosyć spore, takie właśnie okrągłe, białe i spore, żeby przypominały jak najbardziej właśnie po naklejeniu tą spinkę, którą znacie z Pinteresta i Instagrama. Ja mam właśnie takie idealne i znalazłam je w sklepie papierniczym. I na pewno znajdziecie je też na przykład w Empiku. Cała filozofia wykonania spinki polega tylko i wyłącznie na naklejeniu tych perełek na spinkę, więc jest to bardzo, bardzo proste. Ale trzeba pamiętać, na jakie miejsce je nakleić i w jaki sposób. I to ja Wam za chwilkę pokażę. Wystarczy wziąć taki właśnie pasek na kleju tych jetów i rozpocząć naklejanie od końca spinki do środka. Właśnie w ten sposób. I tutaj cała trudność. Proszę, bardzo ładna spinka, przypominająca te, które zobaczycie w sieciówkach za grosze i z rzeczy, które pewnie większość z Was ma w domu. Zachęcam wszystkich do odtworzenia pomysłu. Możecie napisać w komentarzach, czy Wam się udało, czy odcinek się spodobał. Zostawiajcie łapki w górę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa!